Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Filip, przed wami kolejny materiał z gry Mag Renegade Gwint, dodatek single player. Moi kochani, nie przedłużając, bierzemy się od razu za meluzynkę. Plan jest taki, ostatnio nie wyszło, więc zakładam, że tym razem wyjdziemy zwycięsko, że dostaniemy się do tego toksycznego oponenta. No i co najważniejsze, nie ulegniemy żadnemu przeciwnikowi. Dobra, i tu jest hardcore, nie? Bitwa, skarb i walka elitarna, i ja się chcę tego podjąć, ja chcę zobaczyć na dzień dobry, ile ta talia jest warta. Dobra, zaczynamy. To jest tak, jest rębacz, jest protofleder. Meluzynę na razie nie chcemy grać, ponieważ jest ona zbyt wolna i nie ma na razie potencjału punktowego. Zaczniemy sobie od Saski, kończymy turę, rozpoczniemy rębaczem i będziemy maksymalizować punkty, rozbijając wszystko, co będzie miało na sobie tarczę. Redański rycerz w rzędzie. O ty, panie oponencie. Dobra. Berserker, koniec tury. To jest w ogóle takie déjà vu względem ostatniej walki, prawda? Wtedy też coś takiego było, że zagraliśmy jednostkę, została rozbita. Rywal bardzo szybko odpowiedział. Jest książę Anseis, a zagrany atakujący również w miarę szybko. Nie przedłużając, gramy meluzynkę, utrzymujemy wysokie tempo. Zobaczymy, czy jest szansa, żeby pokonać tutaj tego rywala, grając bardzo szybkie karty. Słuchaj no, panie rywalu. Dobra, deszczyk, rębacz, maksymalizacja punktów. Rębacz na 6, deszczyk w rzędzie, bliskim jak najbardziej punkty generuje. Szaleńcza szarża, wzmocnienie redańskiego rycerza, odpala się jako silnik pasywny, generujący punkty. Shila, berserker niech będzie. Dwa punkty na rębaczu. Rozbicie tarczy byłoby milutkie i wielce przydatne. Zagon Burej Chorągwi na 4 punktach. Tutaj będziemy cały czas atakowali tym deszczem. Robimy w ten sposób, zagrywamy czarną panterę. Nakładamy na ciebie krwawienie, co by zmaksymalizować punkty. Wy jesteście rozbijani, ty tracisz tarczę. Rycerz z Tintry niestety pokonuje naszą meluzynkę, co jest dużym problemem, bo jednak wolelibyśmy, żeby ona pozostała z nami na stole jak najdłużej. Czarna pantera, protofleder, protofleder w rycerza, 30-28. Tutaj musimy pamiętać, że nasz przeciwnik ma króla Rognera jako jedno z ostatnich słów, więc mimo wszystko to nie po... Ej, to nie powinno być dużym problemem. Nakładamy krwawienie. Shila wchodzi za 9 punktów, o ile nie zostanie rozbita. Turniej rycerski. Świetnie. Czyli rywal z uporem tutaj wzmacnia redańskiego. My zagrywamy Shilę. Rozbijamy błędnego rycerza. 32-33. Turniej rycerski. No przestań. No nie... Dobra. Ulf Hedin. 11 punktów różnicy i jest król Rogner za 4. Pięknie. Dobra, to jest najwspanialsze, że ja już wiem, jak tego gladiatora ogrywać. To jest przeciwnik, który nie stanowi dla mnie najmniejszego problemu. Ja wiem, bo tyle, gdzie mogliśmy przegrać. Meluzynka została rozbita. Koniec końców, gladiator pokonany. Pani Jeziora, Toruwiel, Shila. Losujemy ponownie. Fulmar. Chcę Fulmara. Chcę Fulmara i tutaj ja jestem zapatrzony w meluzynę. Ona patrzy w me oczy, ja patrzę w jej oczy i ja wiem, że to będzie dobre. To będzie bardzo dobre to, co się tutaj wydarzy. Otworzymy skrzynkę ze skarbem i oby mnie nie zawiodło. Oby szczęścia mi nie zabrakło. I niestety zabrakło mi szczęścia. Dobra, płaszcz. Ogólnie ten jegomość z areny byłby dobry, jednak w konsekwencji tego, że ja chcę walczyć teraz z bossem, a moglibyśmy sobie nie poradzić. Naszym przeciwnikiem Maxi Łowczyni Czarodziejów. No dobra, okej. Moi kochani, stawiamy wszystko na jedną kartę. To się musi udać. Tak jest plan, tak jest bardzo ambitny plan, bardzo szalony. Pantera, Fulmar. Dobra, niech będzie rębacz. Kończymy turę. Tu będziemy inwestowali w zaklęcia. Pamiętajmy, to jest walka epicka.
która na dzień dobry może być problemem. Zaklinaczka z Dolblata. No o nie, ja już mam flashbacki. Stwórz trzy wściekłe... Okej. Okej. I'm fine with that. Jest Sheila, wspaniale, tak. Rozbij to, Alzur. Portal, pokaż mi swoje punkty. Alzurze, przyzywam cię. Artis. Nope. Remy Drakara. Koniec tury. 20 do 13. Możemy jedną jednostkę jeszcze rozbić. Będziemy grali deszcz. Francesca Findabar. Robimy to, co musi być zrobione. Sześciopunktowa. No nie mam jak jej rozbić. No to gramy portal, szukamy jednostki, którą możemy rozbić Franceskę. Ulf Hedin, super, mamy jednostkę. Rozbijamy. Co by rywalowi? Po prostu punktów nie dawać, nie? To jest jedyne, co ja chcę osiągnąć. Nie dawać rywalowi punktów. Zastąp jakikolwiek efekt rzędu w rzędzie przeciwnika burzą o tym samym trwaniu. Znisz losową wrogą jednostkę. Ej, wait. To jest losową? Nie, to nie jest losową. Dobra, sorry. Sorry, zestresowałem się. Rosław nas, o wielka pani mórz i głębin. Deszcz na 5 tur. Będzie tu działał i będzie sztorm. Jest teraz zagrana Sara. Już na 3 punktach. Dobra. Proszę, tu musi być sztorm. Tu atakujemy, nie pozwalamy w ogóle rywalowi na to, żeby jakiekolwiek punkty mógł zrobić. Was wzmacniamy, tutaj jest minus 4, fenomenalnie. Jad Manticory. Zadaj losowej jednostce 2 punkty obrażeń, powtórz tyle razy, ile... Mówisz. Dobra, atakujemy wściekłego warga. Sorry. Musimy tak. Tu przeciwnik traci 4 punkty, zaraz będzie tracił po 3. 20 do 21. Tristelekineza. W czym mogę ci pomóc? Nice. Jest rozdarcie. To jest w ogóle dosyć trudna walka, nie? Przez pryzmat tego, że rywal jest w stanie rozbijać nasze jednostki, nie? W sumie jest bardziej w stanie atakować. Ifrit Kolos. O, no, niech będzie. Pyk. Pyk. Sztorm. 21 do 14. Jest Orion grany, który będzie się dość dużo odbijał od naszych jednostek. Jest rozdarcie. Wzmacniamy Ifrita. 19 do 11. Regis Wampir Wyższy. Nie, to są żarty jakieś. Moi kochani, to są zwyczajnie żarty. Alzur, utwórz, proszę, jakiś removal, atak, cokolwiek. Paskudna sprawa. Ja nie ryzykuję. Sorry, już się kiedyś przejechałem na tym, że zaryzykowałem. Berserker, atakujemy rząd. Dobra, jeden Alzur jeszcze, why not? Od tego zależy nasze zwycięstwo. Uczennica, dobra, 6 punktów. Maksymalizujemy punkty, 11 i kościany talizman, świetnie. To w sumie jakbym jej nie zagrał, to byśmy jednym punktem wygrali. Jakby dobrze poszło. Jakby źle poszło, to byśmy przegrali. A były już przypadki, gdzie były remisy, gdzie były porażki. Dobra, Maxi, pokaż mi, co tutaj masz. Meluzynkę wzmacniamy, to po pierwsze. Jakby był lepszy skarbik, to może bym o tym pomyślał. To może bym się tutaj zastanowił. Teraz tak. U góry jest RNG. Tu. Tylko ja muszę i tak tutaj już zawalczyć. Dobra, idziemy walką. Walka, dwie losowości. Champion Nekerów, świetnie.
No i powiem wam szczerze, że są line-upy, w których no nie można przegrywać, bo jak już się przegrywa, to jest absurdalnie. Dobra, rębacz. Zaczynamy. Absurdalnie, jest stuchacz. Meluzynka, dobra, jej nie tracę. Nekerwojuk, tu będziemy obijali te wszystkie pokrzepienia po kolei. Dobra, byleby tego nie rozbijać do końca, nie? To jest mój plan. Atakować, ale nie do końca. Strzała w tyłku, czy wie? Nic nie do... Dobra, czyli tak, meluzynka wzmacnia się plus jeden. A tutaj no właśnie, stwórz burzę. A ta burza jest średnia. Ta burza aż tak mi nie pomoże. Mimo wszystko. Bo no tutaj uzyskujemy. Tu uzyskujemy plus 2 punkty. Znaczy może być tak, że gdybym zagrał meluzynkę i wzmocnił ją dwa razy, czyli musiałbym dwa razy elitarnego bossa jeszcze pokonać, to miałbym w konsekwencji fajne punkty. Tak mi się wydaje, że to by mogło mieć sens. Dobra, ale ogólnie jest dobrze. 36 do 16. Harpia. Harpia, harpiątko. No tak, to się wszystko wzmacnia. Jak złe. I tak, Fulmar. Nie ma sensu. Tu nawet nie ma sensu rzucać deszczu do rzędu bliskiego, bo po co? Po co, skoro mamy sztormo, chimerka. I co zjesz? Jajo. Zjesz jajo. Okej. Tutaj nie klikamy z tego względu, że zaraz gramy meluzynkę, gramy deszczyk i olinujemy naszego przeciwnika. To jest tak, tutaj maksymalizujemy, gramy sztorm, gramy shile, atakujemy stuchacza, 61, 66 do 51, sztormik w natarciu, jest Goliat w rzędzie dalekim. Czyli tak, gramy Ulfhedina, rozbijamy 6 punktów na grocie, zagrywamy Shile i rozbijamy 3 punkty na grocie. Raz, dwa, cztery, oj, no jest tych pokrzepień trochę. 5 punktów rywal traci, ale one do niego wrócą. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy, co się wydarzy. 74 do... 53, 21 punktów różnicy. Okej, okay. Spoko, daliśmy radę. Oj, niebezpiecznie. Niebezpiecznie się dzieje tutaj w gwintowym świecie. Czempion Nekerów pokonany, dodajemy do talii Fledera. Nie chcemy, wow. Come on. Artis, wyznawca meluzynki. Co możemy usunąć? No nic ciekawego. Dobra, niech będzie wyznawca. Idziemy w deszcz. Moi kochani, bierzcie parasolki, ponieważ tutaj będzie padało i to dosyć soczyście. A, mamy ścieżki w sumie, gdzie będziemy mieli po jednym bossie. No dobra, RNG wydarzenia. Przybywasz do miasteczka z najbardziej tłocznego dnia. Wzdłuż ulicy stoją stragany, handlarze zachwalają towary. Kup, wybierz jedną z 10 kart do swojej talii. Dobra, jaskier. Niech będzie. Jaskier mi się przyda, to jest zawsze dodatkowa wyciągarka.
Mamy czaprak lamentu. Ogólnie, czy było warto? Nie. Nie. O nie. Nigdy nie brak mi chłopu. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Zainwestowałem dosłownie do końca. Dosłownie, moi drodzy, zainwestowaliśmy do samego końca nasze punkty. I to się nam w ogóle nie opłaciło. Znaczy, okej, no mamy możliwość, żeby zaswarmować sobie rząd. W ogóle zaswarmować sobie wszystko, ale to nie jest Talia. Ach, to nie jest archetyp, który miał tak działać. Co byśmy do wybrzeża bezpiecznie dopłynęli. Definitywnie nie tak to miało być. Dobra, tutaj się zapętlamy na trzech punktach. Że rywal nie robi nam krzywdy. Drakar bojowy. Jest ewidentnie duży pstryczek w nos. Ewidentnie duży pstryczek. Dobra, Saskia. Proszę, deszcz w rzędzie bliskim. Meluzynka wzmacnia się. Plus 4. Tutaj deszcz atakuje. Korsarz Dimun. Wściekły korsarz. Tutaj całe szczęście nie jest on nam. Trudnym oponentem. Okej. Gramy rębacza. Rębacz na 3. Okej, rębacz na 7. Nieważne. Milan. O nie, on mi rozbije rębacza albo wyznawcę meluzynki. O! To mnie rywal zaskoczył. Bardzo mocno mnie zaskoczył. Dobra, teraz tak, berserker się przemienia. Wybitnie. Tutaj deszczyk wpada. Jest mi... Ach. Strasznie pechowy dobór. Ale jest śmiesznie przy okazji. Jest przy okazji śmiesznie. Protofleder. Na Marudera. No nasz czaprak lamentu. To jest naprawdę bardzo... To są naprawdę olbrzymie lamenty. Interesujące. Wymień wszystkie karty w płotkę. Dobra. Patataj. Jedź płotka. A i to w sumie tyle. To są w sumie wszystkie płotki, które mamy. Well, mogło być tego więcej. Ach, mogło być tego więcej. Chociaż no jak tu mówię, no jak tu bym miał możliwość wzmacniania kopii swoich jednostek. To byłoby genialne. No ale no nic, no 85. 83 do 14. Gra do bicia Marigold. Dość mocno atakujące nasze jednostki. Koniec końców wychodzimy zwycięsko z tego starcia. Ale... jest duży pstryczek w nos. Nożownik. Świetnie. Dodaj do talii. Regis, Bruxa, usuń z talii. Nie usuwamy. Tu nic nie możemy usunąć. Niech będzie Regis. Niech będzie Regis, mimo wszystko wyciągarka wrogich jednostek, wrogich wzmocnień. Może się przydać. Dobra, bitwa. Walka! Rozwścieczony lodowy gigant. To jest mój rywal.
I on niszczy sojuszniczą jednostkę, następnie wzmacnia inną sojuszniczą jednostkę o siłę zniszczonej jednostki. Stwórz mróz we wrogim rzędzie równy sile zniszczonej jednostki. Zniszczone jednostki do kwadratu. Tak to mogę określić. Dobra, meluzynka. Tak zwany all in na start. Zaklęcie, lustrzane odbicie. Ała. Wzmacniamy sobie meluzynkę. Sorry, nie mogę pozwolić, żeby jej się stała krzywda. Już miałem jeden moment, gdzie przegrałem z tego tytułu, więc... Moi drodzy, rozumiecie. Wiecie jak jest. Czyli tak, wyznawca wzmacnia meluzynki, grat kamieni, przesuniesz mi... Na koniec tury. 26 do 12. Stuchacz, no spoko. Podróżują szybciej od wiatru. Ku czci wielkiej pani, której sile tylko jejże głód. Okej, mamy tak, plus 4 na meluzynie. Plus 5 w sumie, bo to się wzmacnia. Jest stuchacz. Dobra. Więcej deszczu. Wściekłe deszcze. Okej. Uncreate! Idę po ciebie. Lodowy gigant. I co teraz? Zjesz kogoś? Rywalu? Nie zjesz nic. Nie zjesz, bo to nie o to chodzi. Ewentualnie tu masz potencjał na konsumpcję krwawiącej jednostki. O, kolejny gigant. Okej. Gul. Gul, gul, gul. Super. Więcej deszczu. Moje badania są ważniejsze. Atakujemy. Atakujemy. Tu musimy maksymalizować punkty. Sorry, ja nie pozwolę rywalowi, żeby on się tutaj mógł rozpędzić, bo to nie o to chodzi. Ja już miałem kilka podejść, gdzie przeciwnicy dosłownie mieli grę jak na wyciągnięcie ręki. Dobra, atakujemy. 104 do 29. Ja będę nie do zatrzymania. Jotun! GG. 104 do 39. Oby tak dalej. Czyli lodowy gigant nie jest w ogóle problemem. Wyglądał strasznie, ale... Ale straszny nie był. Dodaj do talii. Falibor, wyznawca meluzynki. Inwestujemy tylko w deszcz. Sorry. Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. I to nam zapętli genialne punkty. Kolejna bitwa przed nami, którą sobie jeszcze zrobimy. Odbierzemy skarb, odbierzemy wydarzenie i zakończymy sobie w dniu dzisiejszym przed walką elitarną. Trzymając kciuki, że to co będzie trzeba, dobierzemy następnym razem. Dobra, wyznawca, berserker, Shila. Jest meluzynka. Dobra. Zagrajmy wyznawcę. Najlepiej jakby to było wszystko w jednym rzędzie. Najlepiej w rzędzie... O, w rzędzie bliskim, dziękuję. To jest to, co chciałem. Deszcz. I teraz zobaczcie, jak gramy kilku wyznawców, to są fajne punkty, które się zazębiają, bo zazębiamy punkty na wyznawcach. Dobra, czyli tak, to mamy plus 3, plus 4, wy się dodatkowo na oko wzmacniacie. Lekcja przyrody w wyznawce. O! Nice one. To mi akurat odpowiada. I tak, wyznawca. Możemy też w rzędzie dalekim, wy jesteście obijani, wy jesteście wzmacniani. Shila, Ulfhedin. Płaszcz niewidzialności. Jeszcze jedną kartę sobie pozwolę dobrać. Nice. O, kolejny wyznawca. Pięknie. Prowadź nas! Mamy zabójcze punkty. Zobaczcie, tutaj każdego pogania. Każdemu punkty wytyka.
Płotki na razie nie gramy. Dobra, deszcz. Regis wampir wyższy. Ogólnie zakładam, że ten regis może nie przetrwać. Powinien być zagrany w ogóle tutaj. Mimo wszystko, żeby mieć jeden punkcik więcej. Rywal zagrywa dryadę, piastunkę. Zagrywa ze flasu. Cztery karty z rączki. Dziękuję. Pyk. Sheila, atak w dryadę, bo ona tutaj największe punkty generuje. Tutaj w ogóle deszcz na 4 tury, sorry. Nie wiem, jakby to rywal miał osiągnąć. 24, 26 do 57. Zagramy płotkę, 9 jednostek wychodzi na stół. Niech będzie. Niech i tak będzie. 28-60 jest Draen. Dryada. No, to teraz sobie trochę powiszą. Deszcz i gramy płotki. I haha! Jedź płotka! Fajnie. 85-91 do 32. Moren. Nawet jakbyś zablokował mi wyznawca. Jak Manticore powinien załatwić sprawę? To nieźle. To nieźle, panie rywalu. Punkty zablokowane. 109 do 40. I wpada witalność niewystarczająca. Dokładnie. Wygraj 100 bitew. O matko, ale ten czas leci. Już 100 bitew wygrane. Dobra. Wściekły drzewiec nie był. On został normalnie wycięty w pień. Tak mówiąc żartobliwie. Falibor. Dobra, niech będzie Falibor. Ale widziałbym lepsze karty niż to. Przepraszam. Skarb. Must be infused with powerful magic. A useful ingredient, no doubt. Dobra, skrzynia ze skarbem. Pokaż skarbie, co masz w swoim wnętrzu. Lutnia! Tak! Mamy to! Moi drodzy, to może być epickie. Mamy płotki, mamy lutnie. Miejscowi zebrali się, aby uczcić. Tak, jasne. Zyskujemy energię. Fenomenalnie. I przed nami bitwa elitarna. Ja pozwolę sobie zostawić tę bitwę na kolejny odcinek, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. I do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.